Produkowany w Polsce na szwajcarskiej licencji silnik diesel czterosuwowy, rzędowy, sześciocylindrowy zaurer diesel VBLDB z bezpośrednim wtryskiem paliwa o mocy 110 mechanicznych. Ze zbiornikiem paliwa mieszczącym 110 litrów i jeszcze 20 litrami w zapasie pozwalał bestii ważącej niemal 10 ton na pokonanie 150 kilometrów po drodze i 130 kilometrów w terenie osiągając prędkość w okolicach 35 km na godzinę, przy tym zużywając rekordowe 80 litrów paliwa na 100 kilometrów. Silnik znajdujący się w oddzielnym przedziale podnosił bezpieczeństwo trzyosobowej załogi, która była chroniona przez pancerz grubości od 5... Do 17 mm. Pod kątem uzbrojenia czołg dwuwieżowy mający wieżę typu Vickers, ostatecznie wyposażony był w dwa CKM Browning WZ-30, kalibru 7,92 z 6000 tysiącami nabojów, gdzie początkowo w jednej z wież był CKM Hotchkiss. WZ-25 kalibru 7,92 z 3 tysiącami nabojów. W wersji czołgu z jedną wieżą typu Bofors było jedno działko WZ-37 kalibru 37 mm z 80 pociskami, a było ono sprzężone z jednym CKM Browningiem WZ-30 kalibru 7,92 z niemal 4 tysiącami nabojów. Zarówno w przypadku wersji z jedną wieżą, jak i z dwoma napęd wieży był ręczny. W roku premiery niemieckiego książę Dracula z genialną rolą Bella Lugosi, czyli w 1931 roku, Polska zdobyła licencję na produkcję brytyjskich czołgów Vickers MKE typu A, a następnie rozpoczęto modyfikacje. Brytyjski silnik zastąpiono bezpieczniejszym silnikiem wysokoprężnym Zaur diesel typu VBLDB. O bezpośrednim wtyrsku paliwa, chłodzone cieczą z dwiema chłodnicami o dużej powierzchni i dwoma wentylatorami. Miał silnik wysokoprężny na ropę, a dzięki temu było mniejsze ryzyko zapalenia się czołgu. Próby drogowe z 1934 roku pokazały, że co prawda 7TP był wolniejszy na drodze ubitej, ale za to nadrabiał przyspieszeniem przy pokonywaniu przeszkód naturalnych. Dzięki zwiększeniu mocy silników i dzięki nowej skrzyni przekładniowej naszej konstrukcji, opancerzenie wzmocniono do 17 mm, zwiększony ciężar zrekompensowano wzmocnionymi resorami i pogrubionymi kołami nośnymi. Udane testy w terenie poskutkowały zamówieniem ponad 20 sztuk na koniec marca 1936 roku. Jeśli chodzi o wieżę, to tę konstruktorzy postanowili osadzić na pierścieniowym łożysku kulkowym. Dzięki właściwej przekładni dokonywano obrotu wieży. Dowódca i celowniczy w jednym obsługiwał półautomatyczne działko sprzężone z celownikiem teleskopowym Zeissa. Ładowniczy mieszczący się po prawej stronie działka obsługiwał peryskop odwracalny Gundlacha. Karabin maszynowy był wyposażony w celownik optyczny, dzięki czemu ogień stał się celniejszy. Choć domówiono jeszcze jakieś 18 sztuk jednostek dwuwieżowych, to opóźnienia produkcyjne spowodowały, że pojawiły się jednowieżowe egzemplarze w 1938 roku. Oprócz celownika peryskopowego i celownika optycznego firmy Zeiss, w jednostkach zastosowano szczeliny obserwacyjne zasłonięte szkłami pancernymi oraz peryskop odwracalny przeznaczony początkowo do tankietek TK i TKS. W czasie kiedy szwajcarski chemik Albert Hoffman dokonywał syntezy LSD, czyli pod koniec 1938 roku, konstruktorom było mało. Wciąż ślęczyli nad ulepszeniem wieży, mimo że produkcją seryjną rozkręcono na dobre. Chcieli koniecznie dodać jeszcze zmienioną wersję polskiej radiostacji samolotowej typu 2NL, czyli radiostację czołgową typu 2NC. Stąd dodali do wieży tylnią niszę. Tam również podjęto decyzję o dodaniu wewnętrznego telefonu czołgowego. Dodatkowo, aby w jakiejś mierze jeszcze zabezpieczyć załogę i dać im możliwość dodatkowej obrony, to boczne blachy wyposażono w szereg otworów, z których można było strzelać chociażby z rewolweru. Miały się pojawić na wyposażeniu pistolety maszynowe Mors, ale niestety wybuch II wojny światowej nieco pokrzyżował plany dowództwa. Na początku 1939 roku Biuro Badań Technicznych Saperów tworzyło różne urządzenia do czołgów 7TP. Przykładowo pług zasypujący rowy przeciwczołgowe, czy leje pozostawione po bombach. Kolejną innowacją była koncepcja kładki mostowej trzymanej na czołgu i tuż przed przeszkodą mechanicznie układano ją nad rowem. Pojawił się również umieszczony przed czołgiem taran, usuwający skądinąd nie do pokonania przeszkody. Piechocie, np., umożliwiało pokonanie gęstej zasieki z drutu kolczastego. Parę lat wcześniej Biuro Badań Technicznych Broni Pancernych wykonało w zakładach Cegielskiego w Poznaniu platformę kolejową montowaną przystawką, dzięki której platforma mogła korzystać z czołgowego napędu. Na takiej platformie czołg rozwijał prędkość 60 km na godzinę. A jeszcze warto dodać, że potrafił ciągnąć za sobą wagony ważące ponad 60 ton. Rozważano nawet zakup 10 takich właśnie platform. Bezpieczeństwo jednak chodziło konstruktorom najczęściej po głowie. Zabezpieczyć chcieli jednostkę przed iperytem, czyli gazem bojowym. Chciano zminimalizować szkody wyrządzone butelkami z płynem zapalającym. Rozważano stworzenie dedykowanego systemu ostrogów, który po założeniu na gąsienice pozwalały poruszać się po oblodzonej drodze. Do tego, aby zapewnić utrzymanie kierunku w trudnych warunkach drogowych, wykonano szereg testów z lotniczą busolą żyroskopową. Przed wybuchem wojny wojsko polskie miało do dyspozycji 139 sztuk. Do listopada miało się pojawić dodatkowo ponad 80 jednostek, z końcem maja 1940 kolejne 50. Dodatkowo warto powiedzieć, że konstruktorzy traktowali czołg jako model przejściowy, bo trwały prace nad zdecydowanie lepszym modelem czołgu pościgowego 10 TP i jego odmianą czołgiem lekkim 14 TP. Wojsko Polskie chciało docelowo wyposażyć oddziały w ponad 400 czołgów 7 TP. Produkcja przebiegała jednak powoli, a do tego rozpoczęto pracę nad ulepszoną wersją o nazwie 9TP. I przez pewien czas zamrożono produkcję 7TP, co spowodowało ograniczenie ilości wyprodukowanych maszyn. Kiedy czarne chmury nawiały nad nasz kraj wojska wrymaktu, mała ilość czołgów lekkich nie pozwoliły na stworzenie stosownie liczebnych jednostek pancernych. Trzeba jednak koniecznie zaznaczyć, że wartość bojowa czołgów 7TP była taka jak trzeba. Czołgi miały takie właściwości taktyczne, że przewyższały one niemieckie czołgi tej samej klasy. Pancerkamp Wagen 1 i 2 to właśnie takich czołgów Hitler użył, kiedy napadł na nasz kraj 7TP był najlepszym polskim czołgiem podczas kampanii był nawet lepszy od sowieckiego T-26. Nasz 7TP bardzo dobrze radził sobie w boju, jeżeli tylko wróg nie miał sporej przewagi liczebnej. To, co nie zadziałało na naszą korzyść, to fakt, że z chwilą wybuchu międzynarodowego konfliktu Niemcy czy Rosjanie znajdowali się w ścisłej czołówce światowej, krajów dysponujących największą ilością czołgów. W naszej drugiej Rzeczpospolitej to zarówno nasza stosunkowo niewielka liczba czołgów, jak i fakt ich zdecydowanego rozproszenia po różnych armiach spowodowało, że jednostki te nie były w stanie odegrać jakiejś większej roli. W naszym kraju sądzono, że czołgi tego typu mają przede wszystkim działać opóźniająco. Spora przewaga liczebna oznaczała duże straty, a nie mniejsze straty ponoszono w czasie odwrotów i to przeważnie z powodu braku paliwa. Niestety to, co stanowiło plus czołgu, czyli silnik diesla, dający sporą odporność na zapalenie, był równocześnie minusem. Paliwo do silników wysokoprężnych było słabo rozpowszechnione w naszym kraju. A że w warunkach polowych słabo było z uzupełnianiem zapasów, to spora ilość czołgów, kiedy odnotowywała brak paliwa, była zniszczonych przez własne załogi, by nie dostały się w ręce wroga. Większość czołgów 7TP zniszczono w czasie walk. 20 trafiło w ręce Niemców, a 1 w ręce Sowietów. Z przyczyn technicznych zostało porzuconych 13 jednostek a dwa razy tyle z powodu braku ropy. Słabe opancerzenie czołgu powodowało duże straty podczas ataku na przygotowane pozycje przeciwpancerne wroga, ale bardzo dobre działo Boforsa było skuteczną bronią przeciwko wszystkim czołgom przeciwnika. Niedostateczna ilość lepszych czołgów 7TP we wrześniu 1939 roku niestety nie przyczyniła się do zmiany sytuacji naszej ojczyzny. Dzięki bardzo za obejrzenie. Kciuki do góry, jak się podobało. W dół, jeśli nie. No i średnio, jak się podobało, to dajcie ciuka w bok. Zachęcam do dołączenia się do Discorda widzowie prosto. Link jest pod filmem. Dzięki też za wsparcie. Oglądanie wszystkich reklam bardzo pomaga. My się widzimy przy okazji następnego filmu. Czyli być może już jutro. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.